Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium. Jest z nami nasz MG Rupert ze wsi Hojten. Oraz Werner Gorder, strażnik dróg i mój gracz. No cześć, dzisiaj wyjątkowo tak w specyficznych warunkach nagrywamy z dwóch różnych miejsc, dwóch różnych mikrofonów. Ponieważ przestrzegamy rozporządzeń różnych, dbamy o siebie i walczymy z Narglem. Wam też polecamy, stąd dodatkowy odcinek tak naprawdę. No i dzisiaj jesteśmy jak najbardziej na czasie, bo będziemy rozmawiać o tym, jak działała medycyna zarówno w naszej historii, jak i podejrzewamy, że działa w Starym Świecie. Ale będziemy starali się za bardzo was nie męczyć wszechobecną kwestią wirusów i innych podobnych historii mimo wszystko. Tak, to może co na początek? Skąd się biorą choroby w Starym Świecie? Skąd się biorą choroby w Starym Świecie? Oczywiście, no. Jak powie każdy przykładny kapłan Sigmara, a pewnie i Shaili, choroby biorą się od wielkiego, nieczystego dziadka Nargla, tak? Który w swoim kociołku cały czas coś tam kręci i kręci i pichci i rozpuszcza po całym świecie, zwłaszcza wśród grzeszników i ludzi skłonnych do słuchania mrocznych potęg. Tak. Czyli również nie ludzi oraz głównie Bretończyków. No, i Tirańczyków. No, ci są najgorsi. Bretończycy są najgorsi. If you say so, stary. No, if you say so. Dobra, ale tak właśnie może... Rzeczywiście, no bo to jest poważne pytanie, czy wszystkie choroby z automatu muszą się brać od Nargla, czy to nie do końca tak jest? No, tak zastanawiając się na logikę, no nie, w sensie z tego, co my wiemy. Jak, wiesz, posiłkując się rzeczami... tym naszą własną historią, no to oczywiście nie wszystkie. Natomiast Imlor, no jeśli zapytałbyś jakiegokolwiek lekarza, to prawdopodobnie tak. Znaczy, no dobra, przepraszam, lekarza w Imperium. Masz różne zawody związane z medycyną, różne spojrzenia na ten temat cały i skąd w ogóle się te choroby tam biorą. Jakbyś na przykład... Okej, to może chwilę na temat tych najstarszych poglądów na temat medycyny w Starym Świecie. Dokładnie, i skąd one się wzięły? A wzięły się jak wiele rzeczy w Starym Świecie od elfów, dlatego są z tym same problemy. Głównym winowajcą w tym wszystkim jest oczywiście niejaki Gelan. Był to wysoki elf, notabene wzorowany na prawdziwym antycznym lekarzu filozofie, od którego teorii, zarówno u nas, jak i w Warhammerze, wywodziła się taka ogólne pojmowanie kwestii zdrowotnych, że ciało jest czymś, co musi zachować pewną harmonię. W naszym świecie były to cztery humory, w Warhammerze tam jest kwestia bardziej trzech klas, ale działa to na podobnej zasadzie. W każdym razie chorób nie leczy się poprzez traktowanie samej choroby czy problemu, ale poprzez właśnie dbanie o to ciało i ono, jeżeli ma dostarczone wszystko tak, jak powinno, jest zachowana równowaga, to samo powinno wrócić do zdrowia. Dokładnie. Problem zaczyna się wtedy, kiedy nie wraca i nie wraca w ilościach hurtowych, to znaczy pojawiają się jakieś duże zagrożenia. Takie na przykład pojawiło się w roku 1111, kiedy pojawiła się epidemia czarnej. No. Dumy, ospy, plagi. Tak. Tak. I to zatrzęsło podstawami tej galenistycznej filozofii w Starym Świecie, która właśnie dzieliła ciało na... A, tak samo jak cały świat jest podzielony na trzy części, ten tak jakby Królestwo Chaosu, które jest na dole, to Królestwo Śmiertelników, które jest jakby w środku i Królestwo Prawa, które jest wysoko. Tak samo części ciała ludzkiego są w tej filozofii podzielone na trzy dokładnie takie same sfery, czyli tam głowa jest tą wyższą częścią, to środek ciała jest tą średnią, a niższe rzeczy od pasa w dół to jest jakby chaos. I w związku z tym, co jest chore i gdzie są objawy, takie konkretne rzeczy tam ci lekarze wyznający tą filozofię przepisują takie zioła, kuracje, tego typu rzeczy. Dokładnie. Zresztą no, tutaj jeszcze można dodać, że właśnie tak jak w naszym świecie, powiedzmy, to podejście Galena brało się z tego, że Kościołowi to tak naprawdę pasowało, bo w naszym świecie Kościół uznawał, że za Galenem, że ciało jest jakby darem od Boga, więc założenia musi być perfekcyjne. Tak samo w świecie Warhammera, tutaj Kościół bardziej Sigmarytów, ale również Szajlański tak naprawdę, właśnie przyjmuje tą logikę, że
ciało jest w porządku, to trzeba leczyć jakby inne rzeczy, a jednocześnie nie traktują samych chorób, ponieważ nie uważają, że to będzie odpowiednie podejście do tego. Ba, wiele osób, kapłanów, zarówno w naszym, jak i w świecie Warhammera, mogło i myślało, że traktowanie samych chorób czy symptomów, problemów pacjentów jakby przeczyło nauce tego, co było w świętych tekstach. Tutaj w religii chrześcijańskiej oczywiście mamy całą kwestię ascetyzmu i cierpienia i o tym, że cierpienie niejako zbliżało do Chrystusa. I podobna kwestia przejawia się tak naprawdę, jeżeli chodzi o zakon Shaili, gdzie pomijając kapłanki, które oczywiście zawsze chętnie służą pomocą każdemu bez wyjątku, wiele z nich też uważa, że dla nich samych na przykład radość nie jest czymś, na co można sobie pozwalać, nie można się uśmiechać, ponieważ skoro ich bogini miłosierdzia sama cierpi za wszystkie cierpienia tego świata, tak i one powinny jakby perpetuować ten ascetyzm i w jakiś sposób mogą to przekładać na swoich pacjentów. I tu jest właśnie, pojawia się taki problem, że szpitale właśnie w naszej historii, jak i w wielu sytuacjach, gdzie spotkamy je w Starym Świecie, nie są naprawdę szpitalami w naszym rozumieniu, gdzie ludzie do tego przygotowani traktują symptomy i starają się wyleczyć daną osobę, tylko są miejscami, gdzie po prostu zapewnia się rzeczy niezbędne ciału do funkcjonowania, jak tam pożywienie, miejsce do spania, coś do picia oraz oczywiście modlitwę, i to powinno być tym, co uleczy. Przewaga oczywiście Starego Świata jest taka, że w Starym Świecie czasami rzeczywiście modlitwa działa i to dużo lepiej niż w naszym. Wiesz, ja tutaj generalnie będę musiał mieć jakieś votum separatum co do tego odniesienia do naszego świata. Mm-hmm. To jest oczywiście duże uproszczenie i to też zależy gdzie, jak, kiedy i tak dalej, bo to nie zawsze u nas tak wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o Stary Świat, to jest jeszcze jedna rzecz, o której akurat nie wspomniałeś, mianowicie Mor i Moryci. Którzy tak. Bezpośrednio po prostu uważają, że to ciało jest święte i po śmierci musi wylądować w urodzie Mora jak najszybciej, jak tylko to jest możliwe. Tak, i to jest właśnie problem, który jakby leży u podstaw medycyny staroświatowej, dlaczego ona się nie rozwija. My mieliśmy w naszym świecie podobny problem, gdzie właśnie wszelkiego rodzaju sekcje i badania naukowe na ciałach nie były dopuszczane ze względów kulturowych i religijnych. I to też jest właśnie ten jeden z momentów, gdzie zwykle jak patrzymy na Stary Świat, to myślimy o nim jako już w takim renesansie. Czasami dopiero na początku, czasami w rozkwicie. Wiadomo, to zależy i od linii, i od podejścia, no i tak naprawdę od miejsca geograficznego. Ale o ile Stary Świat pod wieloma względami mógł wyprzedzać nasz renesans, wiesz, z racji, nie wiem, tam czołgów parowych czy krasnoludzkich rzeżokopterów, o tyle, zwłaszcza w Imperium, jeżeli chodzi o kwestie medyczne, jest dużo bliżej naszego średniowiecza, chociaż to się powoli rzeczywiście zmienia, ale bardzo powoli, bo jak sam wspomniałeś, ta plaga czarnej śmierci, która przeszła przez Stary Świat, wydarzyła się 1500 lat temu de facto. Więc o ile powoli to się zmienia, to wciąż podejście do kwestii chorób jest dużo bardziej właśnie takie średniowieczne niż renesansowe. No tak, natomiast była jeszcze druga rzecz, która zmieniła postrzeganie mieszkańców Starego Świata, a konkretnie w Tilei, mianowicie w 1786 tam też była epidemia, tylko że oni wtedy właśnie widząc, że tam te wcześniejsze zalecenia wynikające z filozofii Galena nie działają tak, jak powinny, to zaczęli zastanawiać się, podchodzić do tego ciała jako do właśnie maszynerii, która w jakiś sposób funkcjonuje, zaczęli je badać. Stąd te wszystkie książki, oczywiście uznawane w Imperium za heretyckie, dotyczące właśnie przeprowadzania sekcji zwłok, anatomii i tak dalej, to stąd one jednak rezonują z Tilei w kierunku Imperium, nie? Do pewnych prowincji. Ci lekarze, chirurdzy się tego uczą trochę, to się trochę rozwija, jednak strasznie wolno. Tak, strasznie wolno. Tutaj zresztą trzeba wspomnieć o, jak zawsze jest coś nowego, ciekawego i chociaż po części związanego z inżynierią i pochodzi z Tilei, to oczywiście pojawia się nasz wspaniały Leonardo di Margilano, który zrobił wszystko, nie tylko w świecie Warhammera, ale również w naszym, jeżeli wierzyć wszystko, co można znaleźć w internetach. Tak, ale
Tak swoją drogą, przy tym wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pójdziemy zaraz dalej z tym, gdzie, jak i czym się można leczyć, ale myślę, że tu jest taka jedna fajna rzecz do wytknięcia, jeżeli chodzi właśnie o lore Warhammera. Trochę zaskakujące jest to, że nie mamy nic wspomnianego o krasnoludzkich medykach, którzy się wydają być jakby naturalnym, że tak powiem, wiesz, kimś, kto się powinien w tym świecie pojawić, biorąc pod uwagę z jednej strony bardzo praktyczne podejście krasnoludów do wielu rzeczy, jak również, wiesz, jak wielką wagę przywiązują do rzemiosła, jakie by ono nie było. Więc no, Znaczy mówisz, że to jest tak, wydaje mi się, że troszeczkę zaskakujące tak swoją drogą, że jak przeglądasz podręczniki czy coś takiego, nie znajdziesz nic o krasnoludzkich medykach albo o krasnoludzkiej szkole chirurgii, chyba że coś znalazłeś. Ale to jest bardzo logiczne. Mów no, dalej. Bo krasnoludy albo walczą i wygrywają, giną. Nie, tam nie ma rannych, nie ma chorych. Są, wiesz, odporne na choroby. Znaczy tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, krasnoludy są dużo bardziej odporne na choroby, ale z drugiej strony, wiesz, spora część ich egzystencji opierała się o walkę ze skawenami, tak? No, tak, i dlatego są takie odporne na choroby. To też tak może być, nie twierdzę, że nie, ale chodzi mi o to, że wiesz, pośród tej, wiesz, całej historii wszystkich ran i tak dalej, wojen z elfami, ze skawenami, goblinami i tak dalej, biorąc pod uwagę, że są w stanie konstruować żyrokoptery i inne tego typu rzeczy, mógłbyś myśleć, że powinno znaleźć się coś o krasnoludzkim cechu medycznym, który przygotowuje rannych żołnierzy do dalszej walki, bo... Ale krasnoludzki cech medyczny nie przygotowuje ich do walki, tylko zastępuje obciętą kończynę cudem inżynierii, który pozwala dalej bić skawenów i inne gobliny. To prawda, ale informacji o tym akurat w lorze za bardzo nie znajdziesz. A wiesz, że nie do końca, bo w czwartej edycji możesz sobie akurat znaleźć, masz fragment a propos ran i obrażeń krytycznych, jak ci obetnie na przykład rękę. Tak, możesz znaleźć protezę. Zamówić sobie tak bardzo drogą protezę, która pozwoli ci w jakiś sposób funkcjonować. Tak, to prawda, ona są już takie mocno steampunkowe, ale tak, to nie i jest... Właśnie od, i właśnie prawdopodobnie wywodzą się od inżynierii krasnoludzkiej. Tak, tylko że to prawdopodobnie nie bardzo ma jakieś podstawy z tym, co mamy w lorze. W sensie nie twierdzę, że tak nie jest, czy że nie może być, ale chodzi mi o to, że po prostu ten fragment nie jest tak naprawdę nigdzie poruszany, a jak właśnie tak rozmawialiśmy i się przygotowywałem do tej rozmowy o medycynie, to mnie to tak w sumie zaskoczyło, bo mówię, no na logikę, wiesz, oni każde inne rzemiosło podnoszą do rangi sztuki, dla nich to jest bardzo ważne. No i siłą rzeczy przy nawet ich wrodzonej odporności na wszelkiego rodzaju choróbstwa, chaos i co tam jeszcze, no to siłą rzeczy co jakiś czas komuś się krzywda dzieje i ktoś musi mu pomóc, tak? Znaczy ja wiem, że prawdziwy krasnolud nie potrzebuje pomocy, zamiast jeść miód, żuje pszczoły i wiesz, wyciąga po prostu te goblińskie strzały z własnej piersi, wyrzuca je i mówi dawać dalej. No, ale zostawmy powiedzmy kwestię krasnoludów tutaj na boku. Coraz poważniej się zastanawiam nad tym, że naprawdę musimy zrobić odcinek o tych krasnoludach, bo się przewijają nam w każdym odcinku powoli. I dojdźmy do tego, zakładając, że byłbyś chory albo ranny jako mieszkaniec Imperium, jakie są twoje opcje i możliwości, kto ci może pomóc i dlaczego, ile ci to będzie kosztowało i jakie ewentualnie da to efekty, czy dobre, czy złe? To zależy od tego, gdzie akurat jestem. Tak, no to jest wiadomo i zależy od tego, ile masz, że tak powiem, pieniędzy do wydania na powrót do zdrowia, ale tak... Nie chodzi na tyle o pieniądze, tylko dostępność środków. Jeżeli na przykład akurat jadę przez Dragwald i jedyną opcją jest jakaś wieś, która jest półtora dnia drogi za jakiś tam czas, a jestem jako dramny, no to, to mogą mi pomóc ludzie, którzy mieszkają w tamtej wsi. Tak, no ale właśnie chciałbym tak, wiesz... po kolei przejrzeć jakby możliwości, jakie się roztaczają od tych, powiedzmy, najbardziej dostępnych i względnie najtańszych, po te, które są tylko w niektórych miejscach dostępne i tylko dla tych, których na to stać, nie? No to w takiej wsi będzie przede wszystkim jakaś zielarka, będzie na pewno jakaś położna, która przyjmuje porody, będzie jakiś czarownik, czarownica, coś takiego.
Może. Tak, z pewnością. To znaczy zresztą, tak jak właśnie się spojrzy na profesję, czy to w czwartej edycji, czy nawet w poprzednich, umiejętność leczenia nie jest jakby przypisana tylko do jednej czy dwóch profesji, tylko jest w miarę popularna też wśród profesji wojowników na przykład, wszelkiej profesji rangerskich, więc wiele osób jakby posiada umiejętność przynajmniej podstawowego leczenia i to się wywodzi z tego, że właśnie jak mieszkasz na jakiejś małej wsi czy czymś podobnym, no to nie biegasz ze wszystkim, wiesz, do wsi obok, nawet jeżeli jest tylko 4 godziny dalej, no ale zawsze jest jakaś, nie wiem, matka, żona, kobieta albo lokalny, nie wiem, starszy wsi, który wie, który już widział to tyle razy, któremu mówiono, który sprawdził, co działa, a co nie działa i wie, jak radzić sobie z najpopularniejszymi przypadkami, tak? Więc on ci oczywiście nie będzie mógł pomóc z jakąś, nie wiem, właśnie plagą czarnej śmierci, ale wiesz, generalnie każdy wie, że jak się skaleczysz, to może i łatwiej się te zatrzymać. Dokładnie, no. Czy to inne otarcia, czy coś takiego. No, no tak. Drugim jakby, moim zdaniem, poziomem od tego, no to już są aptekarze, tak? Czy... No, ale to musisz być w jakimś miasteczku. No tak, to już musi być raz. Chyba, że masz szczęście trafić na wędrownego aptekarza na przykład. Bo no, tak okay. Też w sumie no, może być. Nie. Prawda? Który sobie z wozem podróżuje przez Imperium, żeby zbierać składniki i robić w ten sposób pieniądze. Po drodze oczywiście zaglądając do okolicznych lochów. Nie mylić z szarlatanem, który wygląda dokładnie tak samo, sprzedaje takie same olejki, a jego nadmiany w ogóle nie działają. Dokładnie. Podczas gdy olejki aptekarza czasami działają, a czasami nie. Hej, rzuć sobie kasto. Dokładnie. Więc tak, to byłaby jakaś taka jakby kolejna właśnie, kolejny level wbijania wyżej, jeżeli chodzi o usługi medyczne, bo aptekarze już coś wiedzą. Cała kwestia ziołolecznictwa, tak samo jak i działała w naszym świecie do dzisiaj wiele leków, tak naprawdę to jest, są wysiągi z odpowiednich ziół. Mówię wiele, a nie wszystkie, żebym źle nie zrozumiał, że każe wam się leczyć majerankiem czy czymś takim. Tak i oczywiście w starym świecie właśnie ludzie, którzy są, to nie muszą być nawet ludzie ostatecznie formalnie wykształceni, bo to może być jakaś bardziej wyspecjalizowana wersja typowej wiejskiej zielarki, ale wciąż mają wiedzę, potrafią tworzyć rzeczy, które rzeczywiście mogą przynosić ulgę i zwalczać pewne symptomy, a czasami nawet całe choroby. No tak, ale bardzo często akurat aptekarze też jednak zbierają w gildię z konkretnego rejonu, jak tam jest usankcjonowane przez konkretne miejsce władze. No tak, no to się tyczy tak naprawdę wszystkich rzemiosł, tam gdzie jest troszeczkę większe ludzkie zagęszczenie, prawda? Tak. No. Potem oczywiście mamy samych lekarzy. Jeszcze innych. Jeszcze masz chirurgów osobno. Jeszcze masz chirurgów. No tak, i jeszcze mamy oczywiście też kapłanki, bo to też jest jeden taki pierwszy jakby stopień. Jak jest ci źle i nikt znajomy ci nie pomaga, to można iść do zakonu czy do świątyni Shaili i prosić o pomoc, prawda? Gdzie kapłanki w jakiś sposób tę pomoc powinny zaoferować. Gdzie oczywiście mogą w jakimś szpitalu ci zaoferować miejsce do wypoczynku. No i będą się za ciebie modliły. Oczywiście w starym świecie jesteśmy, a nie w zapomnianych krainach, więc te ich modlitwy wcale nie muszą być... Mogą pomóc. Tak, mogą pomóc. Mogą nawet sprawić cuda i rzeczywiście się uleczyć, ale nie należy na to też liczyć, że tak się właśnie stanie. No tak, ale chciałem jeszcze wrócić do tego rozróżnienia między lekarzami i chirurgami, bo to jest jednak ważne w starym świecie, bo lekarze jako lekarze są takimi, według lora, i tak jak wcześniej o tym przygotowując się do tego rozmawialiśmy, to ty twierdzisz, że tak jest tylko w Irlandii. Ja twierdzę, że tak może być szerzej trochę. Mianowicie lekarze bardziej zajmują się diagnozowaniem i podtrzymywaniem tej terapii. Jest cała w ogóle dość ciekawa otoczka tego wszystkiego i zwyczaje związane z lekarzami, ale lekarze, jako gildie lekarzy zwykle są dla mieszczan bogatych, których stać na utrzymanie lekarza. Bo o co chodzi? Jak poznać dobrego lekarza w Starym Świecie? W Rejklandii. Tak, bo właśnie się tutaj chcę wbić, tak. Że ja uważam, że tak jest tylko w Rejklandii, a propos tego, że Werner mówi, zgodnie zresztą z lorem, że dobry lekarz to gruby lekarz. Tak, ponieważ tradycja każe po wyleczeniu się z choroby wyprawić wielką ucztę na cześć lekarza, który wyleczył.
I dopiero wtedy ten lekarz ma dostać zapłacone za swoją pracę. Więc dobry lekarz to jest taki, który objadł się na wielu ucztach, bo wyleczył wielu ludzi. Więc im grubszy lekarz, tym jest skuteczniejszy i tym więcej ludzie do niego lgną, kiedy mają problemy gdzieś w mieście i ich stać na to, żeby zapłacić dobremu lekarzowi. Natomiast chirurdzy to są bardziej ludzie, którzy właśnie nabierali tych rzeczy, tych umiejętności swoich na polu bitwy i tak dalej i nie boją się, nie stronią od takich rzeczy, od przeprowadzania po prostu operacji. Lekarze w gildii lekarzy skupieni zalecają zioła, przestawianie pijawek, tego typu rzeczy i bardziej tej gelenowskiej filozofii się trzymają, natomiast chirurdzy trzymają się bardziej tych nowoczesnych quote unquote metod sprowadzanych z właśnie Tilei. Jeżeli ktoś ma ropiącą ranę, powiedzmy, gangrena się wdała w coś tam, to proszę tą rękę utną. Tak, to znaczy, tu jest też właśnie takie duże rozróżnienie właśnie względem lekarza jako, ponieważ na przykład w naszym świecie lekarz tak naprawdę, physician, to był ktoś, kto nie tyle zajmował się samym leczeniem, ile zajmował się głównie diagnostyką i przepisaniem odpowiednich kuracji, a potem kto inny już o niższym statusie, czy to właśnie musiał ukręcić jakiś wywar, czy coś innego z ziół, ewentualnie właśnie ktoś musiał przystawić pijawki, żeby upuścić krew, tym już zajmowali się ci gorsi. Ci najlepsi, to troszeczkę jak w serialu House, tak? Jak House. Dokładnie, ten najlepszy był do tego, żeby zobaczyć, opukać i powiedzieć, co jest źle, a cała reszta, która była tam jakieś szczeble niżej na tej drabinie hierarchii, zajmowała się tym, żeby to faktycznie zrobić, prawda? Czyli czy to właśnie przygotować odpowiednie leki, czy przeprowadzić odpowiednie kuracje. Kwestia chirurgów, my to mamy bardziej też znane tutaj w profesji jako, nie wiem, doktor tak naprawdę. To są właśnie ci ludzie, którzy już nabrali praktyki, czy to właśnie na polu bitwy, czy to podczas swojej własnej praktyki, gdzie oni rzeczywiście zamiast skupiać się na tym podejściu takim ideologicznym, galileńskim do leczenia, starają się rzeczywiście to mechanicznie rozwiązywać. Jak masz gangrenę na ręku, no to obcinamy rękę. Jak masz to, to masz to. I to byli de facto w naszej historii też ludzie, od których właśnie brał się postęp w sztuce medycznej. Zresztą ja tutaj muszę przyznać, że fajnie jest właśnie w czwartej edycji rozwiązana profesja lekarza, że talenty są tak dostosowane, że z jednej strony jakby masz jakby dwie ścieżki, to się zresztą w wielu profesjach powtarza, że możesz iść właśnie takim lekarzem, który się uczy na praktyce jako, nie wiem, czy to w wojsku, czy współpracując z bandytami i tak dalej, jest takim właśnie rzeźnikiem bardziej, a możesz być takim właśnie lekarzem uniwersyteckim kończącym na szlachetnym dworze. Oczywiście w ramach tej jednej profesji da się jedno i drugie połączyć we wspólną historię, ale to jest całkiem fajnie rozwiązany element w czwartej edycji, więc chciałbym o tym wspomnieć. No. Więc co? Jeszcze nam zostaje, bo mówiliśmy właśnie już o kopaczach. Tak? Takie oczywista rzecz w sumie, ale no generalnie lekarzy możesz spotkać bardziej w miastach, im większe miasto, tym większe szanse na to, że spotkasz lekarzy. I taka ciekawostka. Jest jedna gildia, która ma formalnie zwierzchność nad wszystkimi innymi, ale ta zwierzchność polega na tym, że oni wydają wytyczne, takie jakby zalecenia dla wszystkich innych, których można, ale nie trzeba słuchać. Jest to gildia lekarzy z Altdorfu, która jest formalnie lekarzami tronu. Oni mają taki przywilej, że właśnie wydają zalecenia na całe imperium, wszystkie pozostałe gildie mogą ich, powinny ich słuchać. Okej. No i tu przy tym wszystkim jeszcze tak naprawdę zostaje jedna opcja i jest to opcja magiczna, ponieważ można się... O tak, w tą stronę idziemy nawet dwie. To za chwilę, ale właśnie jest opcja magiczna, ponieważ można się udać do czarodzieja. No i czarodziej może zaczarować. Problem polega na tym, że akurat czarodzieje, którzy zajmują się wiatrem życia, ich jest relatywnie ciężko spotkać w dużych miastach. A po drugie też ciężko tak naprawdę, czym można wykupić ich usługi, bo oni nie należą do tych, którym na złocie zwykle zależy. Niemniej jednak jakaś opcja to jest. To no, jak już... przehandlować to za jakieś
ogóle, nie? Tak, no a jak już rzeczywiście i to nie da rady pomóc naszej chorobie, to oczywiście możemy wrócić do źródła i skierować nasze modlitwy, prośby do samego dziarka Nargla. Tak, tylko to po pierwsze nie polecamy, a po drugie to też nie jest tak, że w jakiś sposób pomoże to wyleczyć objawy. To pomoże przestać odczuwać ból, ale ta choroba dalej będzie rozsiewana dookoła, gdyż tak to mniej więcej działa. No to prawda, ale z drugiej strony też są spore szanse, że od niej nie umrzesz, a przynajmniej nie aż tak szybko. No nawet na pewno od tej konkretnej choroby nie umrzesz, ale będziesz ją rozsiewał jeszcze do parej po drodze. No to prawda. No więc to jest chyba taki krótki pogląd na to, jakie są możliwości i opcje, jeżeli chodzi o leczenie się i skąd się to tak naprawdę wywodzi. No to teraz jeszcze pytanie do ciebie, jak do gracza, jakby ci w twojej postaci przypadkiem stała się jakaś krzywda, gdzie chciałbyś się udać? No ja mam tą dobrą sytuację, że mamy w drużynie medyka. Ejkę. No tak, to prawda. Generalnie już mi kiedyś składała złamaną rękę, także myślę, że tak, to Ejkę. Aha, no dobrze, to no dobrze, że masz ją w drużynie. Słuchajcie. Ej, no, znowu nie mam znowu aż tak dużo pieniędzy, żeby szukać jakichś najlepszych lekarzy czy coś tam, a generalnie koleżanka jest w drużynie. No to... Tak. To niech się do czegoś przyda, tak? No, wielokrotnie się przydawała, rękę mi złożyła, działa. No pewnie, bo z lekarzem jak z papugą warte każdego grosza. Dobrze, moi drodzy, to chyba będziemy powoli zamykać właśnie nasz temat leczenia. To jest taki właśnie mały, bonusowy odcinek, bo staramy się nagrywać troszeczkę więcej i robić więcej rzeczy na blogu z racji całego tego zamieszania ogólnowirusowo-kwarantannowego. Mam nadzieję, że coś wam się przydało. Klasycznie poprosimy was o podrzucanie nam nowych pomysłów na kolejne odcinki oraz oczywiście o klikanie wszystkiego, co jest fajnego do klikania i pod tym odcinkiem. Werder, coś jeszcze doda na koniec? No, generalnie trzymajcie się ciepło, dużo zdrowia, no i... A, no właśnie. No i myjcie często ręce, bo to ten zabija narglingi. Bo na śmierć. Tak, zabija na śmierć. 99% nargingów. No, to dzięki wielkie, do usłyszenia. Chyba szybciej niż zwykle, bo mamy troszeczkę wolnego czasu. No i życzymy miłych przygód w starym świecie, bo on jest teraz chyba troszeczkę bardziej przyjazny niż zwykły nasz normalny, nie? Chwała Imperium. Chwała Imperium.